Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Podczas drugiego czytania projektu ustawy zgłoszono 10 poprawek. Komisja otrzymała opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług od ministra spraw zagranicznych. Komisja rozpatrzyła na wczorajszym posiedzeniu wszystkie zgłoszone poprawki i w swoim tym dodatkowym sprawozdaniu rekomenduje do przyjęcia poprawkę 5., 6. i 10. Oczywiście również całość projektu. Pozostałe poprawki mają negatywną rekomendację Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani poseł.